Przedstawiony film jest kontynuacją filmu pod tytułem TrueTops Boost programowanie Edgeline Bevel, w którym pokazywałem, w jaki sposób programujemy cięcie zastosowaniem fazy, technologii obróbki fazą. I mieliśmy fazę zaprogramowaną na otworze okrągłym, na otworze kwadratowym oraz na otworze będącym fragmentem konturu zewnętrznego. Do tego programu wygenerowaliśmy program NC, a teraz ten program poddamy procesowi symulacji. Innymi słowy, załaduję do specjalnego symulatora geometrię naszego wycinanego detalu w postaci pliku LST. I w trybie symulacji obejrzymy sobie, w jaki sposób będzie przebiegał teraz, jak w jaki sposób będzie przebiegała trajektoria naszego lasera. Powiększymy to sobie, aby było widać to nieco wyraźniej. Startujemy proces symulacji. I najpierw jest wycinany otwór okrągły i prosimy zwrócić uwagę, trajektoria lasera jest poprowadzona w taki sposób, że okrąg jest obrabiany kilka razy. To samo również dzieje się na otworze prostokątnym. Czyli na prostokącie wykonywana jest kilkukrotnie są wykonywane przejazdy z włączoną obróbką laserową, których celem jest uzyskanie zaprogramowanej fazy. I teraz wykonywana jest obróbka na konturze zewnętrznym, a raczej na tym fragmencie, na którym ten kontur miał obróbkę fazą i na ten moment ten fragment konturu został po prostu rozcięty. Pozostałe kontury, jak widać, te, na których nie było programowanej fazy, są po prostu jeden raz wycinane i system do obróbki tych konturów nie będzie później wracał. Wycinamy ostatnie dwa kontury zewnętrzne, przyspieszymy jeszcze tutaj proces naszej symulacji. Ostatni kontur wewnętrzny. I teraz system wraca do wykończenia fazy naszego elementu na konturze zewnętrznym. I kilkakrotnie można obejrzeć, jest dokonywana tutaj obróbka związana z uzyskaniem zaprogramowanej fazy. No i na sam koniec następuje wycięcie konturu zewnętrznego. Co kończy proces symulacji naszego detalu. W przypadku pytań tradycyjnie prosimy o kontakt na adres tops@pl.trumf.com. Dziękuję.